Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dzisiaj 16 sierpnia, godzina 10:42. Zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie Bitcoina, Ethereum oraz parę rynków forexowych. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy sobie od Bitcoina. Teraz takie trochę ogólniejsze spojrzenie. Wszystkie ostatnie ruchy do góry, impulsowe, są coraz słabsze. Mamy wybicia ostatnich szczytów i tuż po wybiciach dostajemy korekty. Te korekty też nie są jakieś silne, ale ostatnie wybicie dało nam już zdecydowanie mocniejszą reakcję w dół. I teraz aktualnie znajdujemy się w małej strefie popytowej, która może nam dać podbicie ceny, natomiast zbierają się tuż przed tą strefą. Zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy są reakcje sprzed strefy i nie ma zbytnio mocnego popytu, te strefy są rozjeżdżane. Jeżeli ta strefa pęknie, to moją pierwszą strefą, w której będę szukał odreagowania, to będzie ta strefa niżej, w przedziale cenowym od 23 tysięcy do 22 750. W tym przedziale spodziewam się reakcji do góry. Nie wiem, jaka to będzie reakcja, czy to będzie tylko korekta, czy może po nowy jeszcze szczyt. Jeżeli pojedziemy po nowy szczyt, nie spodziewam się silnego ruchu, tylko raczej tak jak to było tu poprzednio, wybicie i korekta w dół. Jeżeli ta strefa miałaby pęknąć, to zobaczymy tutaj tylko podbicie do góry i jazdę. I teraz ja docelowo będę handlował właśnie pod taki scenariusz. I jeżeli ta strefa pęknie, to widzimy się na poziomie 21 tysięcy. To będzie świetne miejsce na zakupy spot, również altcoinów. I docelowo będę oczekiwał tej strefy. Natomiast przy 23 tysiącach będę bacznie obserwował, co się dzieje na wykresie i co pokazują wskaźniki. Bo jeżeli w tym miejscu zobaczę wyraźny sygnał, że jednak korekta się zakończyła, to już w tym miejscu będę robił moje zakupy spot i docelowo jechał po kolejny szczyt. Ethereum. W ostatnim czwartkowym nagraniu wspominałem o strefie short. Bardzo ładnie ona tutaj zadziałała. Stop lossy zostały wybite. Dostaliśmy reakcję spadkową. W tym miejscu Bitcoin wybił nowy szczyt, Ethereum nie, więc to jest świetna przesłanka w ogóle na spadki w tym momencie. Dotarliśmy do tej samej strefy, którą Bitcoin ma jako popytową, lokalną. Natomiast jak widać, nie ma tutaj zbytnio dużej reakcji do góry, dlatego najprawdopodobniej ta strefa pęknie i dostaniemy spadek. Teraz docelowo ten spadek powinien zlecieć do przedziału cenowego od 1720 do aż 1600, gdzie najsilniejszy poziom to jest 1617. Choć również sam początek strefy, czyli 1617, a sam początek strefy, czyli granice 1700, są już tutaj też również bardzo mocne. I teraz to jest ta sama strefa, co przy Bitcoinie na 23 tysiącach i tak samo będę bacznie obserwować, co się tutaj wydarzy. Natomiast jest również szansa, że dostaniemy stąd tylko korektę i jazdę w dół, tak jak na Bitcoinie. I również dla Ethereum taka sama strefa jak dla Bitcoina 21 tysięcy, to dla Ethereum będzie to strefa z przedziałem cenowym od 1500 tak naprawdę do 1400, z czego 1412 będzie dla mnie najsilniejszym poziomem. Ja będę wykonywał tutaj zakupy spot i oczywiście zakupy futures. Ale najpierw będę bacznie obserwował, co się stanie w strefie wyżej, czyli przedział cenowy 1720-1600. Euro PLN. Tutaj troszkę sytuacja dla mnie jest mniej czytelna niż na USD PLN. Oczekiwałem strefy szarej w przedziale cenowym 4,55-4,50, natomiast cena tutaj niestety nie dotarła, wyruszyliśmy sprzed strefy. Miałem również wyznaczoną strefę na shorta i cena również do niej nie dotarła. Dla mnie to była taka przesłanka do tego, że raczej nie powinienem szukać shortów, tylko dalej powinienem szukać pozycji długich.
Wyznaczyłem ostatnio strefę niebieską, którą sobie obserwowałem, i cena po dojściu do tej strefy zbudowała formację i zaczyna się ruch do góry. Docelowo niebieska strefa powinna wybić ostatni szczyt z 11-12 lipca. Moglibyśmy jeszcze tutaj oczekiwać po wybiciu tego szczytu korekty, ale docelowo uważam, że jedziemy po nowy szczyt, który jest aktualnie na poziomie 5 zł za euro. Teraz, jeżeli dolar również by rósł do góry i złotówka by traciła na swojej sile, no tak samo w parze do euro powinniśmy lecieć do góry. Dlatego po przekroczeniu tej piątki, no, możemy jeszcze troszkę podlecieć. Nie wiem w sumie gdzie, ale ja już na pewno powyżej szczytu będę realizował swoje zyski. USDPLN. No więc, w czwartek również zajrzeliśmy sobie do tego waloru jako bonusowy. Wchodziliśmy akurat w strefę popytową. No, dostaliśmy silny ruch do góry. Właściwie nie spodziewałem się, że tak szybko dostaniemy już tą reakcję. Teraz na pewno wiele osób chciałoby znowu się przyłączyć do ruchu do góry. Teraz aktualnie dla mnie najbardziej ciekawym miejscem w ogóle aktualnie do shorta będzie wybicie tych wierzchołków. Tu jest dosyć duża ilość zleceń, jest to dosyć ciekawe miejsce do powybijania. Teraz po wybiciu tych wierzchołków spodziewam się reakcji spadkowej. Jeżeli ona będzie jakaś fajna z formacją, będę zajmował pozycję short. Teraz docelowo wydaje mi się, że znowu wrócimy do tej strefy i strefa zakupowa zaczyna się od przedziału 4,56 aż do 4,52 ze stop lossem pod ostatnim dołkiem na 4,50 i z tej strefy znowu będę szukał ruchu do góry i pozycji long. Teraz docelowo w ogóle ta strefa ma za zadanie przebicie ostatniego szczytu, który jest na poziomie 4,85. Natomiast ja uważam, że docelowo dojedziemy do różowej strefy i psychologicznego poziomu 5 zł za dolara i to będzie mój target dla longów oraz zakupów fizycznych. Teraz indeks US 100. Jest to indeks, który ja najczęściej handluję. Teraz jak wygląda aktualna sytuacja? Mamy dywergencję spadkową, która pokazuje, że niedźwiedzie już się pojawiają na wykresie. Na grupie miałem wyznaczoną strefę do shorta z trzema poziomami. Pierwszy poziom nie został zaliczony, natomiast po zaliczeniu drugiego poziomu mieliśmy obiecującą reakcję w dół. Natomiast dostaliśmy jeszcze wybicie tego szczytu i dalszy ruch do góry. Aktualnie zaliczyliśmy mój ostatni poziom na shorta. Stop loss dla tego scenariusza, czy ten poziom to jest 13664. Stop loss dla tego scenariusza to 13783. I spodziewam się stąd ruchu w dół. Teraz docelowo będę próbował doprowadzić shorta mniej więcej do przedziału cenowego 13 tysięcy. Będę też bacznie obserwował, co się tutaj wydarzy, ponieważ tutaj jest niżej jeszcze ciekawsza strefa w przedziale cenowym 12400 a 12100 i docelowo, jeżeli cena tutaj spadnie, będę w tych okolicach szukać znowu pozycji długich. Teraz US 100 wybił tutaj stop lossy właśnie z bardzo ciekawego miejsca. Dlatego uważam, że powinniśmy dostać stąd spadki. Też oczekuję na jakąś formację z dużego interwału. Jeżeli jednak by się okazało, że oni naruszą ten stop loss, no to kolejnym miejscem do shorta to już jest gdzieś w okolica 14300, także dosyć wysoko. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Ja czekam na jakiś sygnał i po sygnale będę uderzał pozycję short. Teraz zajrzymy sobie do ropy. Przedstawię mój scenariusz długoterminowy. Teraz ja na ropie miałem tutaj kluczowy dołek, z którego chciałem handlować do góry. Miałem tutaj istotny poziom, ważną strefę. Dostałem reakcję, natomiast nie wybiliśmy tego szczytu na poziomie 102 i zaczęły się dalsze spadki. Moje poziomy zostały wybite, dlatego
W tym momencie został aktywowany mój scenariusz numer 2, który obserwuję, czyli scenariusz czarny, reakumulacja na walorze oil crude, ogólnie na ropie. I teraz spodziewam się dalszego spadku do strefy z przedziałem cenowym 73 a 62 dolary. I teraz to jest dosyć istotne, bo ta strefa na każdej giełdzie ma inne przedziały cenowe, dlatego warto sobie to sprawdzić. Przez tą strefę przebiega również historyczna ważna linia trendu, która, no, spodziewam się, że właśnie do niej tutaj dotrzemy i będzie od niej odbitka. Teraz, jeżeli ta strefa zadziała, oczekuję tutaj ponownej akumulacji mniejszej w tym przedziale. Jeżeli ja ją tutaj otrzymam i zobaczę, to będę handlował już tylko do góry, docelowo po poziom nawet 146 dolarów za ropę. Także właściwie na ten moment nie otwieram pozycji żadnych short, bardziej obserwuję, co się wydarzy. Docelowo w sumie czekam na tą strefę. Natomiast jak coś tutaj się fajnego pojawi, to pewnie będę uderzać raczej w dół. Kolejny indeks, US 500. Teraz na US 500 sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ te szczyty po lewej stronie, które na US 100 już zostały wybite, na US 500 jeszcze nie. I właśnie powoli się do nich zbliżamy. I dla mnie to właśnie miejsce będzie mega istotne i fajne do zajęcia pozycji short. Dlatego ja oczekuję wybicia właśnie tych wierzchołków. I gdy dostanę tutaj jakąś formację, na przykład na interwale godzinowym, plus jakiś taki solidniejszy ruch w dół, będę podejmował również decyzję o zajęciu pozycji short. Docelowo. Aha, teraz te wierzchołki są na poziomie cenowym 4300, 4310. Docelowo po zajęciu pozycji short będę próbował ją doprowadzić do poziomu 4150 plus minus. Już stąd spodziewam się reakcji do góry i jazdy nawet po nowy szczyt. Także raczej to będzie handel na korektę. I ostatni walor dzisiejszego dnia jest to złoto. Teraz, jeżeli chodzi o złoto, jesteśmy w podwójnej strefie 1 do 1. Tutaj była mniejsza korekta. Oznaczymy sobie ją jako fioletową. I tutaj będzie korekta czarna. Cena wjechała. Myślałem, że powtórzy korektę fioletową, jednak weszła wyżej i powtórzyła korektę czarną. Dostaliśmy wyraźny sygnał spadkowy. Lokalnie jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym cały czas i oczekuję wybicia ostatniego dołka. I teraz, jak wygląda tutaj sytuacja? Odbiliśmy się od poziomu 382 całego globalnego ruchu. I teraz w tej strefie 382 jest bardzo duża liczba ostatnich dołków, pod których jest masa stop lossów. To wszystko jest do wywalenia. I ja spodziewam się spadku, wybicia ostatniego dołka i z tej strefy spodziewam się reakcji do góry. Teraz mam jeszcze dwa poziomy, które obserwuję poniżej. Niebieska strefa jest dla mnie zdecydowanie silniejsza i mocniejsza. I w tej niebieskiej strefie mam poziom 1618, który uznaję za najsilniejszy, z tym, że jest on wyznaczany z dużego interwału, więc może być tak, że będą startować sprzed tego poziomu, więc warto zwrócić na to uwagę. Natomiast już w tej strefie 382414 jest na tyle dużo zleceń i stop lossów do powybijania, że już to miejsce samo może nam dać reakcję. I to dosyć silną. Jeżeli z tej strefy wybijemy szczyt, który jest na poziomie 1800, no to raczej będziemy już jechać do góry. Natomiast jakby zrealizował się scenariusz spadków po odbiciu z tych stref, ja będę dalej otwierać moje pozycje długie i będę otwierać ogólnie pozycje długoterminowe, longi, właśnie z tych stref, docelowo, po nowe szczyty. Te dwa szczyty są do wywalenia. Docelowo będę chciał jechać do góry z trendem.
I uważam, że po wybiciu tych szczytów możemy mieć silną kontynuację ruchu do góry na złocie. Dlatego moje pozycje stąd będą długoterminowe. Teraz tak, w czwartek wracamy z powrotem do krypto. Także możecie wpisać znowu swoje walory. Zobaczymy, co tam macie ciekawego do zaprezentowania. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać, czy podobają się moje długoterminowe spojrzenia na walory na Forexie. Na dzisiaj to jest wszystko. Ja serdecznie zapraszam na grupę, gdzie możecie obserwować moje wejścia oraz inne setupy. I widzimy się w czwartek z altcoinami. Do zobaczenia.